Dzień dobry, cześć, witam Was serdecznie. Dzisiaj zapraszam na Szuflandię, czyli generalnie zabawy z szufladami. Dzisiaj na podstawie GTV Modern Box będziemy rozpisywać, planować i montować szuflady w szafce. Zapraszam na film. No to zróbmy dzisiaj w miarę szybko, przynajmniej takie jest założenie. Tak jak mówiłem, dzisiaj będziemy się posiłkować systemem szuflad GTV. Ja posiadam akurat taki katalog, aczkolwiek pojedyncze karty katalogowe możecie sobie spokojnie ściągnąć z internetu, jak będziecie planować swoje szuflady. Dodatkowo, jeżeli będziecie mieli już zakupione szuflady, no ale lepiej zaplanować przed zakupem, do każdej paczki jest dołączona również taka instrukcja. Jeżeli trafiłeś na ten kanał i jesteś zainteresowany tym tematem, to pewnie zainteresują Cię inne tematy również poruszane na tym kanale, także nie zapomnij proszę zasubskrybować i nacisnąć dzwoneczka. Dostępne w GTV są dwa rodzaje szuflad, jeżeli chodzi o Modern Box. Modern Box i Modern Box Square. Jeżeli nie wiecie, nie zauważyliście wcześniej, bądź nie zwróciliście uwagi na to, czym się różnią te dwa systemy, różnią się one zaobleniami bądź relingami. W kwadratowej wersji relingi są prostokątne, w zwykłej, tradycyjnej wersji relingi są okrągłe, dodatkowo same boki szuflad również są bardziej zaoblone w wersji tradycyjnej i bardziej kwadratowe w wersji square. Jakie dzisiaj mamy założenia? Założenia są takie, że mamy korpus szafki, rysuję go sobie tutaj z boku, który ma wymiar zewnętrzny 584 mm i jest wysoki na 800 mm. Korpus zbudowany jest z 18-milimetrowej płyty i do naszych obliczeń będzie to potrzebne, gdyż a zaliż wymiar, który jest nam potrzebny, to między innymi wewnętrzna szerokość korpusu. To jest 584 minus 2 boki, czyli minus 36, czyli wewnętrzny wymiar, który nam będzie potrzebny do dalszych obliczeń, to 548 mm. Mając już wymiary naszego korpusu, musimy zaplanować, jakiej wysokości szuflady chcemy tutaj umieścić. Do dyspozycji w Modern Boxie mamy trzy wysokości. Jest to niski, średni i wysoki. Niski to 83 mm, średni 146 i wysoki 210 mm. I tu już chodźmy do rysunków wykonawczych. 83 mm. 83 mm to wysokość samej szuflady, bo jak widać, dla szuflady niskiej wysokość całego systemu to 95 mm. Tak? Dla pozostałych ten wymiar jest nawet nieokreślony. Wysokość samej szuflady to 83, 146, 210. Mamy tutaj jeszcze podane wymiary, minimalne wymiary samego korpusu, czyli jeżeli chcielibyśmy zamontować taką szufladę pojedynczą w korpusie, to mamy podane również wymiary. I tak, dla szuflady niskiej jest to 96,5 mm, dla szuflady średniej mamy 127 plus 33, czyli 150 mm. 160 mm. I dla szuflady wysokiej, minimalna wysokość korpusu to 224 mm. To oczywiście wszystkie te wymiary nie są istotne może aż tak bardzo na chwilę obecną, bo wszystkie je możecie znaleźć po prostu w karcie technicznej. Ja akurat dzisiaj przyjmijmy założenia, że chcę zamontować szufladę jedną średnią i dwie wysokie. Dlaczego? Ponieważ moje założenie jako na dzień dobry było takie, że przygotuję sobie fronty, które będą miały następujące wymiary: 297 mm, 297 mm i ostatni front będzie miał 197 mm. Jak widzicie, to nie składa się w pełne 800 mm, bo tak, założenie jest, że tu na dole moja szczelina wynosi 0, czyli dolny front szuflady będzie pokrywał się z dolną linią frontu,
a tutaj mam 3 mm szczeliny. Dodatkowo na górze też ta szczelina będzie wynosić 3 mm. Dlatego tu mamy 300, 300 i 200, co daje nam w sumie 800 mm. Ja zdecydowałem się na to, że to będzie szuflada wysoka, wysoka i średnia. Zacznijmy od obliczenia sobie dna i tyłu. Liczymy zgodnie z tymi rysunkami. I teraz tak, nasze dno, szerokość to nasza LW, czyli szerokość wewnętrzna, minus 86 mm. Wiesz, nasze dno będzie miało szerokości 462 mm. Ja w moim przypadku stosuję długość prowadnicy 350 mm i tutaj mamy wzór, dla którego jest podane, że długość dna to NL, czyli długość prowadnicy minus 24 mm. W moim przypadku jest to 350 minus 24, co daje 326 mm. Więc dla mojej szafki z długością prowadnicy NL 350 to są wymiary dna. Teraz potrzebuję policzyć sobie ściankę tylną. I dla ścianki tylnej szerokość tej ścianki to LW minus 97. LW, czyli nasze 548, które na początku obliczyliśmy i mówiłem, że będzie bardzo istotne, odejmujemy wedle wzoru 97 mm, co daje nam, że szerokość naszego tyłu szuflady to będzie 451 mm. Wysokości tyłów są określone w tabeli. Dla szuflady niskiej, średniej i wysokiej 84, odpowiednio 135 i 199 mm. Dla szuflady średniej będzie to 451 na 135, czyli mamy ściana tylna średniej szuflady, a ściana tylna szuflady wysokiej to będzie 451 na, wedle tabeli, 199 mm. I teraz tak, zamawiając formatki, trzeba pamiętać o tym, że ściana tylna, górna krawędź jest widoczna, więc tą krawędź musimy okleić. Boczne krawędzie nie są widoczne, więc oklejać ich nie trzeba. Tak samo jest z dnem, krawędzie dna nie są widoczne, więc ich oklejanie nie jest konieczne. Teraz przejdźmy do planowania prowadnic. Tu mamy szufladę średnią i to jest przypadek, który nas interesuje, ale mój korpus będzie się zaczynał od szuflady wysokiej, więc zaglądam do mojego katalogu i patrzę sobie na te wymiary. I teraz tak, do pierwszego otworu montażowego mam 33 mm, a odległość pomiędzy otworami montażowymi to 11 mm. Skąd wiem, że 11? Bo tutaj jest właśnie taki rysunek, który właśnie to pokazuje, a chciałbym wykorzystać górny rząd podwkręty. Więc teraz tak, grubość mojego korpusu na dole to 18 mm, odległość do śruby to 33 plus jeszcze 11, czyli 44 mm plus grubość wieńca, to będzie wysokość, na jakiej będzie zamontowana pierwsza prowadnica. Czyli mamy 44 dodać 18, czyli pierwsza wysokość prowadnicy to 62 mm. Tak jak mówiłem, mój front ma 297 mm i na dole jest planowane, że 0 plus 3 to 300 mm, tak? I teraz podniesiemy przy kolejnej szufladzie system o dodatkowe 2 mm, żeby mieć mały zapas na froncie szuflady, więc podnoszę kolejny element mocowania 300, bo to jest wysokość frontu plus szczelina plus 2 mm, czyli mamy 300 plus 2 mm plus odległość do wkręta to 44 mm, czyli 346
to będzie linia, na której będziemy mocować kolejne szuflady. I teraz do tych 346 dodamy szerokość naszego kolejnego frontu, 646 mm. I na takiej wysokości będziemy montować naszą najwyższą szufladę. Dlaczego 300? No bo to jest wysokość kolejnej po prostu szuflady. No dobrze, to teraz te milimetry, żeby jeszcze raz je odnieść. Tutaj mamy 62 mm i to myślę, że jest rzecz jasna i klarowna. Teraz do kolejnych tych milimetrów, skąd się wzięło to 346. No tak jak mówiłem, 300 mm to jest zakładana wysokość frontu plus szczelina i tu już zaczyna nam się kolejny front, który będzie miał milimetrów 300 i on będzie tą szufladę zakrywał. Tak jak mówiliśmy, minimalna wysokość korpusu pod wysoką szufladę to 224 mm. Front ma 297, więc będzie wyższy aniżeli sam system. Ale jak mówiłem, 300 plus 3 plus 2 mm, który zakładam, że będzie pomiędzy szczeliną frontu a dolną krawędzią prowadnicy, to 2 mm, czyli mam 300 plus 2 plus 44, stąd tutaj ta odległość to 346 mm. I teraz zakładam kolejną odległość, tutaj wyliczyłem 646 mm i jak dodajemy 300, to będzie właśnie ta wysokość, ale możemy to policzyć sobie na piechotę, bo mamy tutaj 300 plus 300 plus 2 mm tutaj pomiędzy krawędzią frontu a dolną krawędzią naszej prowadnicy, czyli mamy 602 plus 44 mm, które są do otworu montażowego pod wkręta od dolnej krawędzi prowadnicy do otworu montażowego, co w sumie daje nam 646 mm. I to są wysokości, na jakich będziemy wyznaczać nasze prowadnice. Coś, co będziemy jeszcze potrzebowali wyznaczyć, są to otwory montażowe do frontu. Każdy z tych frontów ma trzy otwory montażowe i jeżeli chodzi o wysokości tych otworów dla szuflady drugiej i trzeciej, które dolny system mają na takich samych wymiarach, o tyle na dole musimy uwzględnić jeszcze na froncie nałożenie frontu do dolnego wieńca. Idziemy, zaczynamy od dołu. Tutaj możemy popatrzeć, tu mamy otwory montażowe od dolnej części naszego wieńca do pierwszego otworu montażowego frontu jest 47,5 mm, od krawędzi wewnętrznej korpusu mamy 15,5 mm. U mnie nałożenie akurat będzie wynosiło 16,5, czyli mamy tak. Odległość do pierwszego otworu od boku to 32 mm. A tutaj w tą stronę tych milimetrów to 65,5. Kolejny otwór to plus 32. Powiem wam, że strasznie dziko się pisze. A kolejny otwór na railing jest oddalony od otworu górnego, czyli tego. Tutaj mamy jeszcze plus 128 mm. To już jest w systemie 32. Dlaczego 128? Jak widać, drugi otwór montażowy 64-64 daje 128. W komplecie jest tylko jeden railing. W przypadku kolejnego frontu odległość od dolnej krawędzi prowadnicy do dolnej krawędzi frontu, jaką zaplanowaliśmy, to 2 mm. 2 mm plus 47,5, czyli 49,5 to jest w przypadku drugiego frontu plus 32. To jest ten drugi otwór montażowy i otwór na railing jest plus 128 dodatkowo do tego wymiaru.
A teraz powiem wam, że patrzę na te wszystkie obliczenia, których właśnie wykonaliśmy, patrzę na liczniki wideo, które nagrałem i zajmuje to strasznie dużo czasu. Mam nadzieję, że ten film przyda się wam, ale myślę, że właśnie w tym momencie, po zrobionych obliczeniach, zrobimy małą przerwę, cięcie i kolejna i powstaną z tego dwie części. Pierwsza część będzie dotyczyła właśnie tych obliczeń, a w drugiej części zmontujemy po prostu korpus i szuflady, żeby zrobić to jakoś bardziej przystępnie. Także dzięki za dzisiaj, zostawcie łapkę, jeżeli wam się podobają takie właśnie obliczenia i że czegoś takiego szukaliście. Będę wiedział na przyszłość, że są to rzeczy interesujące dla was. I zostawcie jakąś tam subskrypcję na koniec. Dzięki bardzo za dzisiaj. Do usłyszenia. Hej!